Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Przy drinku rozmawia się łatwiej, a przy dwóch tym bardziej. Dlatego gospodyni programu, jej perfekcyjność, swoich gości zaprasza na intymną rozmowę przy ich ulubionym drinku. Będzie trochę o pracy i karierze, ale przede wszystkim o życiu prywatnym. Co u nich słychać, jak im się powodzi, jakie mają plany, no i dlaczego ten drink jest ich ulubionym. W każdy wtorek o 22, gdy grzeczne dzieci poszły już spać, zapraszamy do słuchania i oglądania. Jej perfekcyjność zaprasza na drinka. No i jesteśmy, słuchajcie, po przerwie świątecznej udało się i wracamy. Oczywiście jest jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Jest szał, słuchajcie, cała publiczność szaleje, tutaj są z nami tłumy, 360 osób dzisiaj udało nam się wpuścić, gdyby nie COVID, weszłoby więcej, żartuję. Ja jestem oczywiście jak zwykle, natomiast, znaczy no, jak to oglądaliście ostatni odcinek, to było trochę inaczej, ale generalnie ja jestem jak zwykle, a dzisiaj ze mną jest Łukasz Jurewicz. Dzień dobry, szczęść Boże. Bóg zapłać. Amen. Czy ty jesteś też w tej sprawie oskarżony tam, że zakłócaliście mszę? W katedrze? Tak. Wyobraź sobie, że nasza policja jest tak sprawna jak to państwo. I choć ja też byłam tam obecna, to policja jednak nie zauważyła mnie. No wiesz, taka malutka osoba gdzieś tam się przemieszcza. To jest skin legend. No właśnie, więc jakby kurwa to się dziwisz. Słuchajcie, Łukasz, jeżeli nie wiecie, jest działaczką Stonewall. Teraz odpowiadasz za przychodnię Stonewall, o której trochę pogadamy później, ale najpierw się napijmy. Tak. I trochę, powiedzmy proszę, dlaczego mnie zdenerwowa, dlaczego się dzisiaj zdenerwuje? Proszę powiedz wszystkim. A dzisiaj masz podwyższone ciśnienie przeze mnie? Nie, brałem tabletki niedawno, więc jest okej. Dobrze. No bo ja jestem pierwszą wyjątkową gościnią, która zażyczyła sobie rzeczy 0%. No nie pierwszą, ale... Aha, a kto jeszcze był przede mną? Było więcej takich, a to się odkręca w ogóle. No fajnie. Shit. Ja też jestem ze wsi, więc... Czy chcesz do szklaneczki, czy... Tak, do szklaneczki. No to dobrze. Nie jesteś pierwszą osobą, mieliśmy tu inną osobę. A dlaczego bez alkoholu? Wiesz co, ja mam bardzo nudny powód. No. Bo alkohol szkodzi zdrowiu. I chuj. Nie. Tak. No i też byłam barmanką w małym lokum Stonewall i jak się naoglądałam tych pijaków, to mi się żygać chce. Tak źle było? Ja mam PTSD, nie? Po nich po prostu. Patrzę na alkohol i widzę te po prostu naprute ryje, które błagają mnie, żebym puścił o 3 w nocy Agnieszkę Chylińską i nie zamykał baru. Ja jestem winna. Tak. Ja będę właśnie winna. Dobrze. Piła sobie. Smacznego. Dziękuję. Nie wiem, czy jest dobre, bo to jakieś, które ktoś przyniósł do mnie do domu, jedno z 50 tysięcy win u mnie w domu, więc... Ale nazywa się Dark Horse, więc dobra nazwa, moim zdaniem. Zobaczymy. Okay. Dark Horse. Znaczy, jak masz ochotę, oczywiście, to cię mogę też poczęstować. Nie, Dark dziękuję Horse. Bardzo. Jakby ja już nie piję ponad rok. Jak zmienisz zdanie, tylko mówię na szybko. Ponad rok? Zaraz zmienić zdanie można w każdej chwili. Dobrze. Chin chin, madafaka, jak mawiają Amerykanie. I spróbujmy tego. I co? Happy. Jakby ja znam ten smak, nie? Domyślam się. Smak słodkiej wody, kurwa, z bąbelkami. Soku. Soku, tak, tak. No dobra, ale właśnie a propos alkoholu, naprawdę rok już nie pijesz? Tak, ponad. To jest dużo jak na młodą osobę, a jesteś młodą osobą. Tak, skończyłam 15 kwietnia 23 lata. No właśnie, ale tak już to jest takie postanowienie, że raczej nie zamierzasz z niego rezygnować? No raczej nie, w sensie w ogóle to była taka decyzja, którą odwlekałam i jednak lubiłam być najebana w klubie i tak dalej, ale trochę jestem jakby embarrassed tym, jak się zachowuję po alkoholu. Naprawdę? No w sensie, nie wiem, generalnie teraz w mojej sesji terapeutycznej rozmawiam o tym, że nie lubię być oceniana i tak dalej i później po tym alkoholu miałam takiego dużego kaca moralnego. Ja byłam tą osobą, która wracając do domu robiła fikołki przez pasy na ulicy. No wiadomo. Ja bym nie dała rady po prostu dlatego. No ty generalnie się toczysz, no tak. Nieważne. Ale jeżeli nie pchają, bo tak to leżę. No tak, po prostu. Ale faktycznie i na którejś imprezie, jak się obudziłam pod biurkiem w środku nocy u kogoś w mieszkaniu i trzeba było mnie zawlec do domu, na drugi dzień się obudziłam i ja byłam tą osobą, która powiedziała, nigdy więcej nie piję i nigdy więcej się nie napiłam. To ciekawe, na przykład mi się zdarzyło odzyskać świadomość, że tak powiem, na przykład na przystanku tramwajowym linii, która w ogóle nie jeździ do mnie, co więcej jeździ tylko po drugiej stronie Warszawy. I byłam bez okularów, bez telefonu i z zakrwawionym ryjem. I nadal uważam, że można pić alkohol. Okay. Mi to nie przeszkadza. Ja chyba jednak nie boję się tego oceniania. Aha, no.
I can see. Chociaż jak wróciłam później do domu, to mój współlokator oczywiście zamiast, wiesz, pomóc mi jakkolwiek, no bo jednak mam zakrwawiony ryj, to pierwsze co zrobił, mówi czekaj, czekaj, przychodzi i zdjęcie mi robi. No tak? Więc, znaczy szanuję to, tak go wychowałam. W ogóle to, że powinnaś to opublikować to na Facebooku i napisać, że homofobiczny atak. I żebyś chce tego wciągnąć. Jak Charlotte. Później mogę wszystko w ten sposób wyjaśnić, no niestety homofobiczny tak, atak. Tak, tak, tak. No właśnie, taki, jesteś taką osobą grzeczną. Nie pijesz, ładnie skończyłeś studia. Nie mięsa od 2 lat. No to już w ogóle horror, ale tak poza tym, no tak jesteś taką osobą, no, no taką przykładnym synkiem, córką, dzieckiem mamusi. Osobą dziecięcą. No jak wolisz, wiesz o co chodzi. Tak jest rzeczywiście? Chyba tak, w sensie to wynika też z tego, że moi rodzice, szczególnie moja mama byli takimi rodzicami, którzy po prostu stwierdzili, że trzymanie mnie pod kloszem będzie najgorszym, co można zrobić, bo jak dziecko trzymasz pod kloszem, to ono się buntuje i tak dalej, później wiesz, jakby ucieka z domu i inne takie. To wypychali cię z domu. Nie, tak, moja mama była tą osobą, która wiesz, ja nawet jej mówię, jak z nią czasami gadam, tak sobie wspominamy te czasy dorastania, że ja mówię, ja przy tobie w ogóle nie mogłam się wyżyć. Ja nie mogłam być nastolatką, bo ja nawet nie mogłam uciekać przez okno na imprezę, bo jakbym uciekała przez okno na imprezę, to ja mówię, to ty byś otworzyła i powiedziała, zostawiłeś piwo w lodówce, jakby przez to okno i miłego, o której przyjechać. I dosłownie, jakby moja mama przyjeżdżała po mnie o 3 w nocy do innego miasta, ja leżałam na chodniku, ona podjeżdżała, jakby... Halo. To już to za dobrze było, to już jest Zawoziła mnie do domu, to było rozpieszczanie, zawoziła mnie do domu jakby i tak dalej. Ona twierdziła, że ona woli po mnie przyjechać, niż żebym ja spał na tym chodniku do rana. No to zrozumiałem. I we wszystkich kwestiach tak było, więc przez to, że ja byłam taka, wiesz, jakby wolna, no to przez to też jakby nie ciągnęło mnie do tego wszystkiego. I myślę, że aktywizm jest tą częścią mnie, która się buntuje. Nie mogą się buntować w stronę rodziców, to się buntuje w stronę systemu, polityki i innych. No dobra, ale w takiej sytuacji, a na studiach, no bo jesteś już po studiach z ratownictwa medycznego i też udało ci się przejść bez żadnych problemów, bez żadnych kłopotów. W sensie jakby, słuchaj, w ogóle studia to było jakby pierwszy okres w moim życiu, gdzie ja nie byłam już wzorową uczennicą na czerwonym pasku. Tylko leciałam na trójach i miałam totalnie wysrane. No dobra, bo też aktywizm cię pożarł. Ja wiem, jak to jest, bo nie musisz mi tłumaczyć, jakby been there, done that. Ja też pamiętam swoje oceny z czasów aktywistycznych, więc jakby spoko. Natomiast, no tym niemniej, bo wiesz, bo chcę jakby teraz skonfrontować się z jednej strony właśnie to, że jesteś taką osobą poukładaną i taką grzeczną i taką zgodną z planem, a z drugiej strony właśnie, wiesz, jednak starasz się gdzieś tam coś burzyć, porządek, pokazywać, wiesz, że można inaczej, że świat powinien być inaczej skonstruowany. I jakoś te dwie postaci mi się jakoś nie schodzą, nie? Jakoś tak mam taki dysonans, że z jednej strony taka grzeczna uczennica, a z drugiej strony, wiesz, taki tam aktywista, co właśnie krzyczy w kościele, nie? W ogóle, czy ja jestem na terapii? Jakby ja mam terapię w środę, a nie we wtorki. Jest terapia. To ale... jest perfekcyjność. Zapraszam na drinka. Ale nie wiem. W sensie ja nigdy nie odpowiedziałem sobie na to pytanie i mówię ci, ja się po prostu wyżywam. Ja dojrzewam teraz, nie wiem. To jest mój młodzieńczy bunt. Czyli aktywizm. Teraz masz bunt. Tak, jakby jak trochę dorosnę, to znudzi mi się aktywizm, bo już się wyżyję. Może tak być. Już ci się nudzi, bo często mówisz o pewnym wyżyciu jednak takim, jeżeli chodzi o aktywizm i o tym, że to jest coś, co cię już czasami przygniata. No tak jest. W sensie już trochę minęło moje 5 minut aktywistyczne, ale też takiego, nie chcę tego nazywać jakby sławą, ale w sensie, że... Nie, jakoś... Ja pamiętam to nagranie, jak tańczysz do krzyków homofobicznych i wszyscy się później śmieją z tego. Ja pamiętam oczywiście. To było moje 5 minut. Tak. No i to była taka fala, która, wiesz, jakby pociągnęła mnie do takiego momentu, że jak pojechałam na Marsz Równości do Wrocławia, no to jakby cały marsz do mnie podchodził i robił sobie ze mną zdjęcie. I ja się poczułam najlepsza, po prostu najważniejsza na tym marszu w aktywizmie i w ogóle. No i później kilka było wzlotów i upadków i teraz już jestem po prostu tym trochę taki, wiesz, że no okej, w sensie trochę to jest męczące. Trochę nabrałem takiego kompleksu, że czasami się zastanawiam, czy w takich przestrzeniach aktywistycznych, wiesz, nie wiem, ktoś z kimś kiedyś już rozmawiałem, czy się znamy, czy po prostu ta osoba mnie obserwuje na Instagramie i stąd jakby ten wzrok to taki... To jest normalne, wiesz, jak poznajecie tyle osób, to nie da się wszystkich zapamiętać, tak, czy mieliście jakąś dłuższą interakcję, czy nie. No. Tym bardziej, że wiesz, na tych wszystkich konferencjach, spotkaniach, rautach,
jednak jest wiesz, cały czas jakieś tam cześć. Nie tak. Robisz tak, no że tak robimy. No tak. No dobra, ale zaczekaj, to bo ostatnio napisałeś coś takiego, że trochę wypaliła cię ta właśnie budowa przychodni Stonewall. Mhm. Zaraz o tym pogadamy, nie bój się, bo wiem, że ci zależy. Dobrze, oczywiście. I zastanawiam się, czy to nie jest tak właśnie, że... Czy dzisiaj ludzie w ogóle wszyscy nie za szybko trochę wypalają? Czy nie jesteś trochę przedstawicielem pokolenia płatków śniegu? Nie, w sensie tak, ale nie, ale tak. W sensie takim, my jesteśmy tym pierwszym, bo mówisz o Gen Z. Tak. Gen Z jest pierwszym pokoleniem, które zaczęło o tym mówić. Mhm. Jakby milenialsi i poprzednie pokolenia tak. Przeżywały jakby to samo, mhm. Tylko jakby zaciskali zęby mordy i zapierdalali dalej. Depresji, tak. I jakby nie leczyli się, krzywdzili tak. Przez to innych, siedzieli tak. W korpo, płakali po nocy. Było. Wszystko jakoś działało, było. Zobacz. Działało. Wszystko jakby. Działało, kurwa. Dzięki temu żyjemy w późnym kapitalizmie, który wyzyskuje ludzi i doprowadza Gen Z do zaburzeń lękowych. No tak jest, to totalnie. Przesto. Tak jest. I my jesteśmy tym pokoleniem, które mówi no ma'am, not this, not today, Satan. Dobrze, ale czy nie za wcześnie? W sensie masz 23 lata. Czy to nie jest za wcześnie na wypalenie już? Co będzie za 10 lat, za 15? Co powiesz wtedy, że już jesteś spalona w ogóle? Nie, bo ja właśnie przestałam być, się wypalać. Mhm. Poszłam na terapię, poszłam do psychiatry, powiedziałam basta, powiedziałam, że jakby stawiam granice i dzięki temu zamiast się wypalać jeszcze 10 lat i za 10 lat w ogóle powiedzieć wyjeżdżam z tego kraju, elo, no to może za 10 lat powiem super, że przez ostatnie 10 lat stawiałam granice, lepiej się czuję i mogę robić aktywizm jeszcze kolejne 30, nie? O wyjeżdżaniu z kraju to też pogadamy, bo mimo tego, że zbyt wielu wywiadów nie udzieliłeś życiu, to jednak ja znalazłem słowa dotyczące wyjeżdżania z kraju. Więc się nie martw. No dobra, bo jeszcze zaraz zrobimy sobie krótką przerwę, ale zanim to jeszcze cię chwilkę pomęczę właśnie o to, bo ja mam takie czasami wrażenie, rozumiem jakby konieczność stawienia tych barier, trochę oczywiście tak cię pytam, zaczepnie, rozumiem to i oczywiście pełna zgoda, że czasami było trudno i człowiek zapierdalał być może niepotrzebnie, być może, ale z drugiej strony mam takie wrażenie, że dzisiaj po prostu, co się kurwa nie wydarzy, to już wszyscy od razu są nagle urażeni, obrażeni, skrzywdzeni i po prostu nie można głośniej pierdnąć, bo wszyscy nagle są bardzo po prostu poruszani tym wydarzeniem i muszą iść na terapię. Czy nie sądzisz, że trochę przeginamy w tym dbaniu o siebie? Że jednak czasami dobrze jest też zacisnąć zęby, czasami coś po prostu przeżyć trudnego, ciężkiego, wymagającego. Po co? W sensie, po co cierpieć? Jakby można przetrawić wiele ciężkich rzeczy, ale każdy ma jakby swoją, tą górną granicę, gdzie jakby to, że to jest trudne, zamienia się w cierpienie, a jakby kiedyś zapytałem na terapii moją terapeutkę, jaki poziom cierpienia jakby jest akceptowalny, a ona do mnie powiedziała zero. I tak jest. W sensie cierpienie jest totalnie niepotrzebne. Jakby cierpienie nie uszlachetnia. My jesteśmy po prostu zboczonym, zboczonym społeczeństwem, które próbuje się ukrzyżować we wszystkim, co robi. I w aktywizmie totalnie to widać. Tak. Jakby i widać to też w korpo wszędzie, po prostu w każdym aspekcie życia. I ja uważam, że nie. Że jakby, że nie trzeba cierpieć, nie trzeba się po prostu, wiesz, krzyżować, torturować tym jakby. Tu się zgadzam. W sensie, ja dokończę tylko tyle, że jakby ja rozumiem twoje myślenie. Boisz się, że co z tego pokolenia wyrośnie, nie, czy oni dojrzeją, czy oni staną się w dupie, dorosłymi ludźmi. Kurwa, Bogiem a prawdą i dosyć mnie o tyle, o ile, radę, myślę. I dosyć mnie o tyle, o ile lądujecie u mnie w łóżku, a resztę jakby mam w dupie. No nie będę udawać, że jakoś się szczególnie przejmuję pokoleniem młodszym od siebie, no bo... No, ale odpowiadam na to pytanie, bo jakby słyszę je często, nie? I nie, jakby to nie jest głos tylko twój, ale w ogóle tych pokoleń, które jakby przed nami są starsze po prostu ode mnie. Bo ja wiesz, ja rozumiem to, co mówisz, oczywiście, czy cierpienie zero. To jest ciekawe, bo Melania Klein mówiła, że depresja jest podstawowym stanem człowieka i dopiero kiedy jesteśmy w depresji, to jesteśmy w kontakcie z rzeczywistością. Bo rzeczywistość jest chujowa generalnie, prawda? Mhm. Jest ciężko, trzeba zapierdalać, pogoda jest zła, mamy kryzys klimatyczny, jesteśmy w Polsce, więc jakby główny powód do smutku i płaczu codziennie. Więc ja tutaj będę trochę, pewno nie zgodzę się z twoją terapeutką a propos tego. No dobra, ale zróbmy sobie krótką przerwę i pokażemy właśnie przychodnię Stonewall. Pokażemy ją, bo film przygotowaliście przecież. Aha, klip. Oczywiście. Ja Bombel i moja przyjaciółka Amfetamin. Oczywiście, jest przygotowane. Zobaczcie koniecznie, jak wygląda przychodnia Stonewall i o co chodzi. A my za chwilkę do was wracamy. Łukasz Jurewicz i ja, to jest Nieperfekcyjność, zaprasza na winko dzisiaj akurat.
Słuchajcie, dwa pokolenia, jak się okazuje, tu siedzą dzisiaj, starsze i młodsze. Ja i Łukasz Jurewicz, który przyjechał do nas dzisiaj z Poznania. No właśnie, z przychodni Stonewall w zasadzie, którą, jak rozumiem, zarządzasz. Koordynuję. Koordynujesz, przepraszam. To jest to co innego jest? Tak, dobrze. Bo jeszcze jest osoba nade mną, nie? Ktoś jeszcze rządzi wyżej, rozumiem, dobra. Zaraz o tym pogadamy, bo chcę właśnie nawiązać dlaczego, bo ty skończyłeś studia jako właśnie ratownik medyczny. Si. I tam już na pierwszym roku uczą was o wypaleniu zawodowym. Tak. I nie boisz się trochę tego, że właśnie, że teraz wejście jednak w to takie klimaty medyczne, że będzie rzeczywiście wiązało się znowu z wypaleniem zawodowym? Nie, dlatego że to nie jest system. Okej. Okay. Jakby... osoby zajmujące się medycyną w systemie państwowym, na NFZ, to jest wypalające. Wiesz, szpitalny oddział ratunkowy, czy pogotowie, albo w ogóle oddziały, wiesz, lekarze, pielęgniarki, jakby takie osoby, które zajmują się na etat takim dealowaniem z polskim społeczeństwem i polskim systemem, to jest wypalające. I dlatego medycy i medyczki uciekają do tych prywatnych sektorów. Nie? A ty nie chciałeś nigdy właśnie jednak być tym ratownikiem medycznym, ratowniczką medyczną, wejść w to, jednak jeździć tą karetką, wiesz, i o, fajnie. Chciałam, przed studiami, dopóki nie miałam praktyk. Aż tak źle było na praktykach? Jezus, traumatyczne przeżycia, w sensie... Ale to coś, czego się nie spodziewałaś, jakby no... No w sensie, wiesz, opowiadałem ci, że jest trudno, jest strasznie tego, po czym właśnie nie, ja dam radę i w ogóle ja będę najlepszą ratowniczką na świecie, w ogóle no. System nie wypali, w ogóle po pierwszym dniu wracasz w ogóle, no, patrzysz ścianę, zawsze nie, no, jakby, dobra. Okropnie, no i wiesz, to są takie praktyki, ja miałam po pierwszym roku 2 tygodnie na pogotowiu, na zespołach, wyjeżdżałam, tak. A po drugim roku miałam na SOR-ze, przez miesiąc siedziałam na tym SOR-ze i no, po prostu osoby pacjenckie, i medycy, którzy są wypaleni tymi osobami. Ale co, no powiedz, coś takiego się działo, że to cię tak jakoś zniszczyło, no, twoje marzenia. No to... No co, no, że ludzie śmierdzą, są obrzydliwi, to wiadomo. Nie, to jest... nie, to w ogóle nie jest problem. Aha, okej, okay, a co? Jakby problemem jest to, że, że jedziesz do domu jakiejś starszej pani, no, która ci mówi, że źle się czuje od miesiąca, ale nie może się zapisać do lekarza i dlatego ona już wezwała te pogotowie, bo jakby totalnie nie miała co ze sobą zrobić. Okay. Chodzi z tymi ratownikami, a oni drą na nią japę, tak, to w ogóle zadzwoniła po pogotowie i powinna iść do rodzinnego, nie? I wiesz, i ty stoisz między takim, że rozumiesz ich, bo jakby oni mają wyjazdy rację, i mają ważniejsze i nie są od tego, ale rozumiesz też ją, bo ona jakby nie ma nikogo, nie ma rodziny, jest sama i jakby albo zadzwoni po to pogotowie i zwróci na siebie jakkolwiek uwagę, albo po prostu zgnije na tej kanapie, nie? Czyli ta niewydolność systemu ci jakoś tak... Ta niewydolność, nie mnie, wszystkich, jasne, i pacjentów, i medyków, nie? No a później idziesz na SOR, no i na tym SOR-ze po prostu, wiesz, patrzysz na tych ludzi, którzy siedzą tam po 8 godzin z kolką nerkową i po prostu jakby jesteś jak, ja bym chciał coś zrobić, ale ja nic nie podam, nie pomogę, wszystkie sale są zajęte, łóżka są zajęte, jakby szpital, wiesz, i później dzwonisz i jakby ordynator każdego oddziału w ogóle odbiera i w ogóle musisz przepraszać, że żyjesz, bo dzwonisz do niego, plus wiesz, jakby niedobory w tym w systemie, w sensie w ludziach i tak dalej. I to wszystko się tak nakłada, że z opowieści, no to sobie myślisz, dobra, da się, ale jak po prostu wracasz ze zmiany 12-godzinnej albo 24-godzinnej, I śpisz na przykład na stacji, bo od 6 rano na następny dzień po 24-godzinnej zmianie idziesz na 12-godzinną zmianę na SOR i patrzysz na tych medyków, to po prostu wtedy czujesz całą sobą, że po prostu, że to nie ma sensu i never system, nie? Przychodnia Stonewall, miejsce, gdzie przede wszystkim skupiacie się, jak rozumiem, na zdrowiu seksualnym i tym się zajmujecie. Zakładam, że być może w przyszłości się to rozrośnie o inne rzeczy, bo czemu nie? Czy rzeczywiście geje potrzebują swojej osobnej przychodni? To jest to odwieczne pytanie a propos różnych miejsc. Nie tylko geje. No wiadomo, ale zawsze w gazecie będzie po tytule tylko geje, wiesz o tym. Lesbijki już jest jeszcze, a reszta to już w ogóle. W ogóle zacznijmy od tego, że przychodnia Stonewall jest hetero-friendly. I osoby heteroseksualne być może patrzą na nie krzywo i z obrzydzeniem, ale mogą przyjść. Zwłaszcza jak przychodzą z dziwnymi chorobami. Nie żartuję oczywiście. Jesteśmy tolerancyjni. Tak. Tolerancyjne. No dobra, ale mówmy poważnie. No, dlaczego to jest osobne miejsce, w którym osoby LGBT mają akurat do was przychodzić, a nie do innej? No dlatego, że jesteśmy jedyną taką społecznością w Polsce, która w otwarty sposób potrafi rozmawiać o seksie i tego seksu bardzo dużo uprawia. I to jest super. Seks jest super relaksujący, sport tego, jeśli robisz to bezpiecznie. Ale no jak jednak się zdarzy zizi,
albo coś innego. Widzisz, nauczyłam was tego Gigi. Gigi, tak. W ogóle ja się dziwię, że jeszcze nie ma Drax Gigi. Powinna być. Hello. W ogóle gdybym ja to słyszał wcześniej, to ja bym była dzisiaj tu jako Gigi. Nieważne. Gigi today. Gigi. Ale i skoro jakby mamy taką tendencję do tego, wiesz, ruchania się w takich ilościach, no to potrzebujemy też miejsca, w którym w bezpieczny sposób o siebie zadbamy, o siebie i nasze osoby partnerskie. Czyli chodzi o to, że gaje mają tych 400 partnerów, nie pamiętam, czy rocznie, czy... Dziennie. Wiesz, tam zawsze on, ksiądz Okro. Zależy, gdzie pójdziesz, na którą grupówkę, to jakie ma mieszkanie. No właśnie, no, ile się zmieści. No dokładnie, ile się z nim mieści. Chodź, tu można kurwa zajebistą zrobić. Jezu, tutaj to po prostu... Spokojnie, nie? No sauna... No, nieważne. Pomyślimy o tym. Ale naprawdę, no i jest potrzebne miejsce, które jest po prostu bezpieczne, w którym wchodzisz i osoby witają cię i mówią, hej, znowu Gigi, jakby zapraszam do gabinetu, super, że się dbasz o siebie. Mam nadzieję, że tak nie mówią. Super. Znowu Gigi? Znowu Gigi. Nie, dzisiaj nie Gigi. Dobra. Bo to jest trochę jak pójść do McDonalda i słyszeć to, co zwykle? No. To już jest źle. Słuchaj, my mamy takie podejście w Poznaniu, że jakby w ogóle u nas niedługo będziemy zbierać pieczątki. Za każdy wykonany test. Nie za pozytywny wynik, ale że po prostu za test. Tak. Że najważniejsze jest. Ale później co będzie z tego później, z tych pieczątek? Będziemy dawać pluszaki. Któryś gratis. Nie, będziemy dawać... Dziesiąty będziemy dawać pluszaki, tylko tych. Wiruski małe, bakterie. Może super. No tak będzie. To byłoby akurat mega. No super. Więc jakby kończąc, musi być bezpieczne miejsce, w którym nikt cię nie ocenia, wiesz, nie ma stygmy, nikt cię nie wypytuje o jakieś debilne pytania, nikt cię nie misgenderuje, nikt jakby nie robi wielkich oczu jak na to, co masz w majtkach, wiesz, jakby to są takie rzeczy, które są po prostu bardzo specyficzne dla nas, dla naszej społeczności i na pewno jakby pewnie ci się zdarzyło iść po prostu do jakiegoś miejsca, na system albo nawet prywatnie, może w Warszawie i po prostu czujesz się tam niekomfortowo, nie? Mam dwa takie doświadczenia. Jedno to było takie, gdzie pani w rejestracji zauważyła, że mam opanowane paznokcie. Akurat dzisiaj nie mam, ale wtedy miałam. I poszła do swojej koleżanki i tak cichaczem właśnie powiedziała, żeby ona koniecznie zwróciła uwagę na to, jakie mam pomalowane paznokcie. A miałam bardzo ładnie pomalowane. Aha. Tylko po prostu sam fakt, że wiesz, że osoba, która wygląda jak mężczyzna, że ma paznokcie. A druga sytuacja, jaka mi się zdarzyła, bardzo śmieszna, to w ogóle trochę w drugą stronę niż ty mówisz, ale lekarz, tam lekarka, już nie pamiętam, bada mnie i tam naciska mi, ja leżę, naciska mi na brzuch, coś tam sprawdza i pyta o moje życie seksualne. Ja mówię, że no aktualnie, że tam nic się nie dzieje, że nie mam, nie? No jak to? Ja mówię, no aktualnie, no nic się jakby nie dzieje, no nie mam. Ale w ogóle? No, jakby nie wiem, przykro mi, że zasmucam panią doktor, ale no akurat właśnie nic się nie dzieje. Ona jakoś nie mogła w to uwierzyć i cisnęła. Ja mówię, no nie wiem, jakby no nie wiem, co mam zrobić. Mam jakieś zaświadczenie kurwa pokazać od mojej eksplorkatorki, która mi podpisze, że nie było. Już nie wiem, co mam robić, no więc przekażę się, więc dwie takie sytuacje. Ja oczywiście o to przychodnie pytam znowu trochę zaczepnie, bo wiem, że takie pytania się będą pojawiać. Już się pojawiają. No właśnie. W ogóle na portalu e-Poznań, czyli takiej lokalnej jakby gazecie powiedzmy, portalu informacyjnym e-Poznania, jest prawie 400 komentarzy. Super. Pod artykułem o przychodni. Super. Właśnie o tym, że jakby w ogóle w ogóle rasizm. Rasizm jest w ogóle, że my mamy tęczę w przychodni, nie? To jest horror po prostu. Jeszcze nie daj Boże obsługujecie Ukraińców. I broń Panie Boże. Ja mam nadzieję. Ale w ogóle ja kocham to, że w ogóle to jest rasizm, napisała Helena z Grudziądza, nie? Jakby Helena, po pierwsze nigdy nie z tym przyjdziesz. Po drugie, czy ty kiedykolwiek byłaś w Poznaniu w ogóle? I oczywiście za nasze pieniądze. Honey, nie. Akurat nie. Nie, to nie akurat jest to twoje pieniądze. Akurat nie. Zanim zrobimy sobie przerwę, wiesz co, to zapytam cię jeszcze a propos tak medycznych rzeczy, trochę już nie samej przychodni z tobą, chociaż trochę też, bo mówicie tam o szczepieniach na COVID. Bo ten COVID, no trwa, jesteśmy w stanie pandemii nadal formalnie, jakby nikt tego nie odwołał, ani WHO, ani na nasze państwo z bardzo cienkiego papieru. Jakie są twoje przewidywania? Co się wydarzy? Czy to już będzie rzeczywiście teraz, że tak se przycichnie, już będziemy to sezonowo przeżywać? Czy jeszcze jest szansa, że pierdolnie? Bo przypominam, że Pekin się lada moment zamyka. Szanghaj chyba do tej pory jest nadal zamknięty. I tam zaspawany. Tak. I tam się dzieją bardzo, bardzo dziwne rzeczy. I stąd takie moje pytanie. Nie wiem, czy to obserwujesz w ogóle, ale pewnie domyślam się, że być może jakoś tak cię to interesuje. Nie.
W sensie powiem ci totalnie szczerze, w sensie, no to są takie już skomplikowane rzeczy, że ja przestałem to obserwować, nie? Bo w ogóle, nawet jak się obserwowało te rzeczy, jakieś mądre organizacje typu WHO, typu jeszcze jest taka europejska, która jakby kontroluje choroby zakaźne w Europie, no one mówią jakieś rzeczy, wydają raporty, wiesz, ludzie po prostu spędzają godziny na tym, żeby to analizować. Po czym nasz w ogóle minister, no, kiedy wybory? Nie no, absolutnie, ostatnio wyszła ta sprawa z podwójnym płaceniem za aparaty tlenowe, których i tak nie możemy używać, respiratory. No, no. Już w ogóle jest, normalnie nie, w ogóle to nie wchodzi, bo to jest, dzisiaj tak właśnie rozmawiam z moim znajomym, który tutaj zresztą przy okazji programu i tak stwierdziliśmy, że przyrzekam, no co się nie dotknął, to zjebią. I to już nie jest kwestia już bycia złośliwym czy złośliwą, tak. Ale po prostu, no nic im się nie udało, no nic. Kompletnie nic. Nic. Ani kurwa jedna rzecz. No ale dobra, to już nieważne. Zostawmy. Dobra, wrócimy do, słuchaj, wrócimy jeszcze do medycyny trochę później, ale zaraz zrobimy sobie krótką przerwę, bo chciałbym z kolei teraz pokazać coś od siebie bardziej. Oh, wow. A mianowicie fragment naszego ostatniego odcinka urodzinowego, gdzie wyjątkowo ja byłam gościnią, a prowadziła to Joanna Kołaczkowska, niezastąpiona. Jak przegapiliście, to możecie zobaczyć właśnie, jak tort wjechał i był krojony i podpalany i w ogóle różne rzeczy się działy. Zobaczcie koniecznie ten fragment, a później w ogóle zobaczcie też cały program, bo wszystko oczywiście jest dostępne na YouTube, też na Facebooku, ale możecie też nas znaleźć oczywiście na Apple Podcasts i na Spotify i wszędzie w ogóle. Gdzie nie włączysz kurwa urządzenia elektronicznego, jesteśmy. Tak jest zasięg. Lodówkę w ogóle. Masz głośnik tam w środku? Nie, ale myślę, że i tak byś wyskoczył. Jakoś damy radę. No. Także zostańcie z nami, my za chwilkę do was wracamy, to jest jej perfekcyjność. Zapraszam na drinka. I mamy tort. Yes, wspaniały jechał. Tort. Szóste urodziny. Ja jej perfekcyjność zaprasza na drinka. Cudowny jest ten tort. Aż mi go szkoda, że go zeżremy. No i będzie płonący. Nie wiem, czy ty słyszałaś, co ja tam powiedziałam w filmie. Że żeby nie zaniechiwać kwiatów. Żeby nie zaniechiwać kwiatów. Nie zaniechiwać? No, czy tam nie zaniechować. Tam. To cię daje radę chyba. Tak. O, będziemy zaraz mieć bardzo zadymione. Ale chyba o to chodziło też, nie? Żeby była pełna zadyma. Wiecie, jak ktoś zrobił ładne, bo... Trzyma, o. Brawo! To ja też zrobię, tak z bliska. Wspaniale. Albo i nie zrobię. Ja, bardzo fajna kokardka jest. Jest no i tu jest tutaj. Taki napis, 6 lat, jej perfekcyjność zaprasza na drinka. No i są alkohole. I są, tak, są małe buteleczki. Ja myślałem, że to będzie różnymi... zrobione. Tak? Z takiej masy jakiejś coś, a to jest prawdziwe szkło i alkohol. No i wspaniale. Także możemy tak. Pić ile chcesz, a wódki oczywiście. Nie widzę, także musisz swoją tam. Ja cały czas tak, przez słomkę oczywiście. I dopala nam się ostatnie. Już. Mamy takie bardzo lekkie zadymienie. Będziemy jeść? Tak, ja właśnie będę teraz kroić. Dobrze. Zaraz. Dobrze, tylko ja nie wiem, czy sobie poradzę z krojeniem. Poradzisz sobie, a masz jakiś fajny nóż? Mam nóż. Mam nóż, mam wszystko. Dobrze. Takie rzeczy, a taki ładne. Masz plastikowy, czy taki normalny? Normalny na szczęście się udało, więc nie ma tragedii. Wcale mnie nie poparzyły te cyte. To będzie mój obiad i kolacja. Ja nie wiem, czy ja sobie, jak ja mam to zacząć robić? No, jakoś... chyba od brzeszków, wiesz? Tak. Weź, ja bym wzięła od tekstu drinka, od słowa drink. Tuka? Tu tak. Tak jakoś? Drinka bym odcięła. O, ładnie wchodzi, dobrze, jest okej. Okay. O. I tak jakiś taki kawałek? Brzeżek, od brzeszku. Brzeżek dla mnie? Może być. Czekaj, dam ci talerzyk. Moja mama zawsze mówi, że piętka jest najlepsza, także ja wezmę piętkę. Proszę bardzo. Piętka, o, taka dla ciebie, zobacz. No taka. Bardzo, oj, fajny. Proszę, widelczyki, proszę bardzo, proszę. No, wspaniale pachnie. No, zapraszam, słuchajcie, ja mogę już jeść? Proszę, pani się czasuje. Czy muszę się zajmować prowadzeniem programu? Nie, już. I tak już. Tak zjebałaś, że daj spokój. Ja prowadziłam program za darmo. Pamiętaj, że nie to musi być ci kariery napisach. Tutaj w tym zakresie. A to jest taki fajny. No właśnie, tak było. Także żałuję, że ciebie nie było, bo ty lubisz tort, nie? Zależy. Truskawkowy. Znaczy ponoć ja nie jadłam, nie wiem. Aha. Nie? No nie lubię słodyczy.
Ale za to, słuchajcie, właśnie, bo jest kilka rzeczy, o których ja muszę powiedzieć, zapomniałam w ogóle o tym. Po pierwsze, trwa moja trasa stand-uperska, nie wiem, czy wiesz, bo przyjeżdżam do was zresztą. Tak. Lada dzień, bo 4 maja. Dostaliśmy wspaniałe plakaty. Mam nadzieję, że będą wyeksponowane gdzieś ładnie. No, my też. Więc zapraszam was serdecznie i perfekcyjnie zapraszam na plażę, taki jest tytuł tego stand-upu. Nowe żarty, oczywiście nowe historie, nowe opowieści. Czy jest, ludzie pytają, czy jest o sraniu? No oczywiście, że jest o sraniu. Czy jest o seksie? No oczywiście, że jest o seksie. Czy jest o seksie na plaży? Też, kurwa, oczywiście, że tak. Słuchajcie, kolejne terminy to 4 maja Łódź, 5 maja Poznań, 11 maja Wrocław, 12 maja Szczecin, 18 maja w Katowicach. Bilety do kupienia na bilety i perfekcyjność.pl oczywiście. Zapraszam, zachęcam, bo to jest taniej niż na miejscu, jeżeli chcecie kupić później, to wiadomo, że lepiej. To po pierwsze. Po drugie, słuchajcie, chcę was zaprosić jutro. Ogłaszamy wyniki naszego trzeciego już badania sytuacji osób LGBTQ na Uniwersytecie Warszawskim. Robiliśmy takie badanie w 10, w 15, 16 i teraz w 21 roku. Jak to jest być LGBT na UW? Jutro o 16 na Uniwersytecie można wpaść i zapoznać się z naszym raportem. Jako Queer UW przygotowałyśmy takie badanie i taki raport. Bardzo ciekawe wyniki, ja wiem, bo dzisiaj akurat je jeszcze kończyłam analizować, więc zapraszam, zachęcam, wpadajcie koniecznie w szczegóły oczywiście na Facebooku. No i na koniec oczywiście chcę was zaprosić, to jeszcze zaprawdę jakiś czas, bo 13, 14, 15 maja, ale La Pause, nowy klub otwiera się w Warszawie, La Pause, także wpadajcie koniecznie, będziemy bawić się w ten sposób, że w piątek powrót muzyki house'owej, w sobotę występy w wogingowych osób i różnych innych performerów, performerek i 15 burleska z kolei, więc dużo będzie się działo, a ja tylko powiem, że u mnie na profilu będą do wygrania bilety takie VIP-owskie troszeczkę, że będzie można wejść bez kolejki i też dostać się do strefy, gdzie jest open bar i catering, więc śledźcie moje media społecznościowe, ja się nazywam Perfekcyjność, dziękuję, pozdrawiam. Łukasz Jurewicz jest ze mną w studiu i wytrzymał jakoś to moje gadanie, ale to szybko ja mówię, nie? No nic nie zrozumiałam. Jak zwykle. Jak Kożuchowska, tak zrozumiałam. Właśnie to jest tak, jak siedziałaś u mnie na stand-upie, też widziałam, że nic w ogóle. Słuchaj, właśnie mówią do mnie, że coś z Poznania, że spokojnie. A co to ma do czego? My mamy swoje zdanie o ludziach z Poznania. Właściwe. Że pyry tylko żrecie. Żartuję. Ja teraz nie mogę, bo nie mam w diecie mojej keto. Nie mam pyrów, nie mam chleba, nie mam nic w ogóle. Takich, wiesz, nic. Nic. W ogóle nic nie jesz. Mięso. Mięso mi dojebują. A to ty nie jesz w ogóle. No dobra, ale słuchaj, chcę cię zapytać o coś właśnie a propos twojej niebinarności. Nie chcę się gadać, co to jest niebinarność, bo już jakby ta funkcja edukacyjna trochę mnie kurwa męczy już jakby. Ja też. Nie chcę o tym gadać. Ale zapytam cię o coś innego. Czy jak na przykład rozmawiasz czasami w mediach coś tam na temat na przykład marszu waszego poznańskiego albo w ogóle Pride Week, Poznań Pride Week albo przychodni Stonewall, czy... Bo ja czasami stosowałam taką strategię, jak byłam rzeczniczką Parady Równości, żeby próbować czasami omijać ten temat niebinarności, ponieważ wiedziałam, że oni zaraz będą przypierdalać się do tego i spędzimy 15 minut gadając o tym, zamiast o tym, co jest naprawdę ważne. Czy nie czujesz, że trochę czasami tak jest, że właśnie ta niebinarność przeszkadza w takim komunikowaniu rzeczy? Wiesz co, no moja niebinarność nie jest uciążliwa, dlatego że ja używam wszystkich zaimków. I do mnie można mówić była, był, było, było. A dlaczego tak można do pana mówić? Można, bo tak, bo ja tak preferuję i tyle. Ale nie zdarza ci się właśnie to, że to jest, wiesz, że przez to komunikat jakby jest jakoś tracony albo jakoś tak gdzieś ukrywany przez no nie, bo ja mówię, że jakby ja organizowałem marsz i, albo organizowałam marsz i tyle, i wiesz, i jakby to mija. Ja rozumiem, że wiesz, jeśli ktoś używa takich form gramatycznych, które są neutralne, to faktycznie może być to uciążliwe, ale też ja myślę, że jakby osoby zajmujące się dziennikarstwem powinny po prostu jakby... W sensie, wiesz, sprawdzić to niebinarność, jakby popróbować powinny. I elo. Powinny, no dobra, no już gadajmy, co powinny. Wiadomo, że powinny, ale wiesz, jak jest, no. Zastanawiam się, czy się zdarza, bo ja notorycznie musiałam, wiesz, poświęcać wejście 10 minut, przy czym 5 minut to była dyskusja o tym, dlaczego nazywam się jej perfekcyjność, nie? Jakby to było już z dupy tematem, no bo nie obchodzi mnie to, nie ma to żadnego znaczenia. Gadam o Paradzie Równości, która będzie blokować Warszawę, o tym pogadajmy, a nie o tym, dlaczego ja się głupio nazywam, kurwa, no to nie o to chodzi, nie? Jakby, i nie zastanawiam się, czy tobie się to zdarza, właśnie ta dyskusja pod tytułem, a to co to znaczy, że jest osoba niebinarna? No one się zdarzają, w sensie jakby osoby, które ze mną rozmawiają, dzielą się na dwie grupy. Albo ktoś właśnie, kto spędza na pierwsze 15 minut rozmawiając o tym, o co chodzi niebinarności i dlaczego używam różnych zaimków i tak dalej i jakby wiesz, jest big deal, oraz osoby, które totalnie w ogóle kto, co, osoby niebinarne, totalnie jakby omijają temat, bo się go boją, nie? A, z tego powodu, okej. Okay. Więc wiesz, no i w sensie boją się urazić i tak dalej, więc albo rozmawiamy 20 minut o tym, jak się identyfikuje, albo w ogóle.
nie? Więc, ale faktycznie, tak jak teraz mówisz o tym, no to czasami mam tak, że no, ja rozumiem, że osoby chcą się dowiedzieć, albo fajnie, że ktoś chce edukować innych o tej niebinarności, no ale też chciałbym porozmawiać o jakichś takich konkretach, nie? Jakby ten temat już jest trochę za mną, jest dla mnie bardzo naturalny, no i no to wiesz, to jest takie balansowanie, nie? Że rozumiem, ale już mi się nie chce i trzeba znaleźć do tego środek, to faktycznie. Czy nie jest czasami tak, że przez to różne strategie można stosować? Ja wyobrażam sobie taką, że akurat ty możesz stosować taką strategię, że używasz po prostu częściej męskich końcówek, przez co jakby udaje ci się uniknąć tego tematu i jakoś przejść dalej do meritum. No bo zależy ci na przekazaniu rzeczy, a nie na pierdoleniu o tym, o zaimkach, no. No ja mam ten przywilej właśnie, że faktycznie jak chcę ominąć temat, no to po prostu udaję osobę totalnie chłopięcą i jakby i tyle. I nikt tego nie zauważa, jeśli ktoś się nie wczyta, ktoś tego nie sprawdzi, nie wie. A jeżeli chcę, no to wtedy używam tylko na przykład żeńskich zaimków i widzę konsternację na twarzy i ktoś drąży temat i wtedy mogę go sobie, wiesz, wpleść, nie? No, w ten sposób. Ale ja myślę, że generalnie w tych tematach LGBT, szczególnie jeśli my robimy jakieś biznesy, na przykład, wiesz, otwieramy hostel, albo otwieramy lokum, albo tą przychodnię, no to faktycznie jakby jeśli rozmawiamy z takimi queerowymi dziennikarzami, jak na przykład ty, no to jakby nie ma problemu, tak? Jakby rozmawiamy na dany temat i tyle. Ale, no, wiesz, osoby typu tam, no nie będę wymieniać, ale jakieś tam heteronormatywne, albo piszące o jakichś takich no nie LGBT-owych sprawach, no to faktycznie pierwsze, co pytają, to czy jakby osoby hetero mogą przyjść, albo na przykład po co dla LGBT-ów takie miejsce, nie? Albo ten, no po co? No, potrzebują pieniędzy, tak? Jakby fragment się nie zrobi za darmo, proste. Jakby i tyle. Proste. No właśnie, sezon marszowy się zaczął właściwie na dobrą sprawę w Polsce. Tak. Marszowo-paradowy. Jak na nim powinny się prezentować osoby niebinarne? Jak sprawić, żeby widoczność osób niebinarnych w społeczności LGBT wzrosła? Aha, tego się nie spodziewałem. Nie, ale powiem ci tak, generalnie no. Całą robotę za nas zrobiła Margo. Ja tak, to jest moja opinia. That's my opinion! Jak Margo jakby zrobiła szum wokół siebie, każda osoba mieszkająca w Polsce albo czytająca polskie media musiała chociaż raz w swoim życiu wpisać w Google, co to jest kurwa niebinarność. I Google odpowiedział i przynajmniej raz się o tym przeczytało. Więc cała w ogóle ta rzecz o edukacji i reprezentacji, jakby dla mnie to jest ta robota już została zrobiona, nie? Dla mnie to jest traumatyczne wspomnienie trochę, bo ja wtedy siedziałem akurat z moją mamą w Goleniowie, oglądałyśmy jakieś tam fakty, czy coś tam na TVN24, już nie pamiętam. I jakieś tam było łączenie na żywo z tym właśnie tłumem, który tam się zbierał na krakowskim przedmieściu. No i właśnie ona idzie, no i ten dziennikarz cały czas ją misgenderuje i używa złego imienia. I ja po prostu dostaję białej gorączki, siedzę tam i po prostu się, po prostu zaraz dostanę, po prostu wybuchnę. I mówię mojej mamie, że po prostu, że to jest jakiś skończony cham i po prostu prostak i prymityw, a ona mówi, a dlaczego? I jej mówię, no wiesz, bo to nie jest imię, którego ona używa i nie jest to jakby, no ale wiesz, ale ona ma w dowodzie, ja mówię, nie gadajmy o tym, bo to się źle skończyło się na tym, że wyjechałam z domu następnego dnia rano. Oh, wow. A miałam wyjechać kilka dni później, więc jakby to była jedna z naszych największych awantur, jakie miałyśmy właśnie a propos tego, więc ja to mam bardzo miłe wspomnienia. No dobra, ale ty mówisz, dobra, no z Warszawy na nią, wiesz, no już teraz jest też trochę minionym wydarzeniem, że tak powiem, w cyklu 24-godzinnych newsów to już jakby nie ma żadnego znaczenia. Pytanie brzmi, co dzisiaj robić, żeby osoby niebinarne były widoczne w społeczności LGBT? Nie uciekniesz od tej odpowiedzi. Dawać im przestrzeń, jakby tak jak wszystkim innym grupom. Generalnie niebinarność trochę już wyszła z mody i teraz bardziej w tym środowisku aktywistycznym modne są osoby aseksualne i aromantyczne. I w tym sezonie marszowym myślę, że na tym będziemy się skupiać, bo też widzę to po kongresach, widzę to po koalicji miast maszerujących, widzę to po działaniu Astery. Co masz do kongresu? Generalnie... Ja go nazywam miłość jednak wyklucza. No i generalnie, więc na tym będziemy się skupiać, a osoby niebinarne, wystarczy dawać im przestrzeń, jakby wszyscy wiedzą już coś o niebinarności, więc wiesz, generalnie dyskusje, takie osobne wydarzenia, osobne, nie wiem, platformy, czy osobne jakieś część marszu, rozmawianie ulotek, wletek i tak dalej. Tak praktycznie z perspektywy takiego właśnie osoby siedzącej trochę z zewnątrz, no. Co wy, osoby niebinarne, wy chcecie od naszego rządu? Ja osobiście... Takie postulaty polityczne, mówię teraz poważnie o tym... Polityczne. Ja nie wiem, czy w ogóle osoby niebinarne mają jakieś swoje postulaty. No właśnie, ja się zastanawiam. Ale ja myślę, że po pierwsze w ogóle w dokumentacji oficjalnej, po co tam jest wpisana płeć? Jako tako. Nie wiem. Pochuj w ogóle, przychodzę do urzędu, do lekarza, gdziekolwiek, dobra, do lekarza jeszcze, ale do jakiegoś urzędu, wyrobiam paszport...
osoby lekarskiej. I tam jest jakby płeć w ogóle, nie? Po co? Na granicy, wiem. Jakby co to kogo obchodzi, totalnie idiotyczne. Inna rzecz. Spis powszechny. Pytanie o płeć. I do wyboru mężczyzna, kobieta, nie? Mhm. To jest też bez sensu. Albo więcej opcji, albo żadnej. Co mnie zaskakuje, bo nawet w ankietach głupich ostatnio zauważyłam bodajże MyTaxi robi jakieś, czy Bolt. Mhm. I tam też na końcu jest płeć i pozwalają zaznaczyć inna. Co jakby nie jest idealnym rozwiązaniem, ale bardzo dobrym już krokiem naprzód. Aplikacji Żabki można zaznaczyć inną płeć. To jest hit, bo jak rozumiem, że Facebooki, to prawda, wiadomo, że z zachodu przychodzi zepsucie. Płci, no. Przychodzi zepsucie z zachodu, ale że tutaj nawet nasze, w polskich warunkach już się okazuje, że można. Tak, bo oni są z Poznania. Żabka jest tyle. I tyle. To grupa ale Bolt nie jest. Grupie stąd, ale Bolt nie jest. O Poznaniu pogadamy jeszcze, naprawdę jeszcze zdążymy. To, bo ja tak patrzę cały czas na czas, muszę pilnować, wiesz. Ale zastanawiam się też trochę a propos tych osób niebinarnych i też innych mniejszości w ramach naszej społeczności. Ostatnio próbowałam zorganizować taki panel dyskusyjny dotyczący obecności skórzaków i lateksiarzy na marszach równości. Okay. Uważam, że to jest ważny temat, no bo to jest trochę, trochę jak z drag queenkami odwieczne pytanie, czy powinny być tam, wiesz, i tak dalej. Dla mnie odpowiedź jest oczywista, ale rozumiem, że w społeczności dyskusja trwa nadal na temat tego, czy powinny być. Okej. Chciałbym właśnie stworzyć przestrzeń tej dyskusji i próbowałem zaprosić kogokolwiek ze społeczności skórzaków. Okazuje się, że o ile przed pandemią jeszcze istniało stowarzyszenie i jakieś ten, od dzisiaj w ogóle już nic nie ma. Wszyscy się pochowali po szafach, nikt z nikim się nie kontaktuje, fora obumarły. Przyrzekam, bo ja mam takie relacje jakby do osób, które rzeczywiście siedzą w tym temacie, tylko akurat nie były, to siedziało we Wrocławiu, chodziło o osobę z Wrocławia. Okej. I okazuje się, że nagle nie ma kontaktów, nikt nic nie wie, w ogóle nic się nie dzieje, nie ma skórzaków nagle w Polsce. Co wiemy doskonale ty i ja, że to jest absolutną jakąś bzdurą. No. Co się dzieje? Ale pytasz mnie teraz o skórzaków? Nie, w ogóle. Czemu my siedzimy nadal w szafach? Czemu mniejszości siedzą nadal w szafach? Jezu, no, generalnie w ogóle, jeśli rozmawiamy o jakichś takich rzeczach związanych z seksem, to jest wielkie katolickie tabu w Polsce. Więc w ogóle o rzeczach związanych z seksem, fetyszami, takimi rzeczami, seksualnością, jakby to ogólnie, to już w ogóle totalny margines, nie? Więc ja myślę, że to po prostu jakby mamy kompleks tego, że boimy się rozmawiać o seksie, tabu. Nie to, co w przychodni Stonewall. Przy Półwiejskiej 17 w Poznaniu. Tam nie ma. Więc jeśli chodzi o seks, ogromny strach. Chodzi o to? Chodzi o to, no po prostu. I to jest tak, że to jest też zinternalizowany strach, nie? Że nie dość, że osoby są stygmatyzowane przez społeczeństwo jako tako, to jeszcze to sobie po prostu wbijają do głowy, że są po prostu takie, jak im się wymawia, że są, nie? I tak było długo ze społecznością osób LGBT, wiesz. Dlatego przez długi czas były tylko lesbijki i geje. Jeśli byli heteronormatywni, to byli okej, więc nie bali się mówić o sobie. A jak przyszły osoby kolejne, niebinarne, transpłciowe, interpłciowe... Wszyscy poznali i wszystkie, bo cały alfabet, wszystkie zmyślone płcie i identyfikacje i orientacje, no to nagle się okazało, że w ogóle, wiesz, oni siedzieli w szafie, bo po prostu bali się, bo są nienormatywni, bo są nie tacy, jak heterosy by chcieli, żebyśmy byli, nie? To ja teraz ten apel tutaj ponownie, ponieważ ta debata się w końcu nie odbyła, ponieważ osoba, która miała być, w ostateczności się wycofała, więc ja robię teraz taki apel. Jeżeli jesteś osobą, która lubi skóry, lateksy i takie inne chuje moje, jesteś z Wrocławia lub okolic, proszę odezwij się do mnie. Zróbmy to spotkanie, ono odbędzie się w warunkach komfortowych, naprawdę. Zależy po prostu na tym, żeby o tym, o jak zrobili na mnie zbliżenie teraz. Wojtek, błagam cię, wystarczy. Dramatyczne zbliżenie. Wystarczy tego zbliżenia już. Dalej, oddal to. Musimy przerwę zrobić. Musimy przerwę zrobić. O, dziękuję. Będziemy... Zbliżenie, kurwa. Ale tylko o skórzakach, czy w ogóle o fetyszach? Akurat skupiamy się na skórzakach teraz, więc... Okay. Więc znaczy skórzaki, lateksy traktuję to jako coś podobnego, gdzieś tam zbliżonego. Okay. Słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę, bo przecież jeszcze doktor Torpeda dzisiaj z nami nie była. A doktor Torpeda, słuchaj, ma nowe okulary. Hit. Kupiła ostatnio, mówiła mi właśnie w Honolulu. Także zobaczcie koniecznie doktor Annę Torpedę, a my za chwilkę do was wracamy. Łukasz Jurewicz, jej perfekcyjność w programie, jej perfekcyjność zaprasza na drinka. No niezastąpiona oczywiście, jeżeli chodzi o wiedzę seksualną. Może powinniście kiedyś zaprosić doktor Torpedę do przychodni. Jezus, wspaniały pomysł. Ja myślę, że tak. Tak. Tylko drogi transport z Honolulu. No ale coś się wymyśli, jakiś grant znajdziemy na to. Tak, tak. Ja tylko chcę zaprosić, słuchajcie, bardzo ważna rzecz, a mianowicie muszę zaprosić na... Znaczy muszę, chcę zaprosić, najbliższy czwartek już pokazujemy jako Queer UW na Uniwersytecie Warszawskim Another Gay Movie.
piękna, stara jak światło 15-letnia, obchodząca właśnie 15-lecie komedia amerykańska, głupkowata w chuj, z nową gościa, który będzie zaproszony, ale właśnie ta, ja myślę sobie, że ona jest bardzo ważna przez tą swoją głupkowatość, bo pokazuje, że film o gejach to nie muszą być smutne filmy, gdzie gej jest odrzucony przez swoją rodzinę i po jakimś czasie matka jednak dochodzi do wniosku, że jednak on jest okej, okay, tylko mogą po prostu być głupią komedią. Potem jak się zabije. To jest akurat taki projekt no, Bobby? Tak. No. No wiem, wiem, znam oczywiście. Wpadajcie, wstęp jest oczywiście bezpłatny na te filmy, więc, więc wpadajcie. Ale do ciebie, Łukasz, mam pytanie. Co takiego jest w Poznaniu? My. Grupa Stonewall. To jest to w Poznaniu, co jest. Dlaczego? W sensie... Zapytaj rodziców Arka. Ja trochę analizuję, wiesz, jakby od lat siedzę w NGOsach, nawet administruję grupą NGOsową, tą taką, która już prawie nie działa na Google, która kiedyś była wykorzystywana. To o niej nie wiesz, bo nie musisz wiedzieć o wszystkim. Natomiast zastanawiam się, jak to się stało, że ten Poznań stał się właśnie takim miastem, gdzie ta kultura LGBT-owska rozkwitła. O, koniec, to jest kropka tu jest jednak. A nie ma znaku zapytania? Może być, no. Dobra. No, odpowiedź naprawdę jest prosta i my słyszymy to pytanie ciągle. Mhm. Nie znamy przepisu, ale znamy powód. I powodem jest po prostu Stowarzyszenie Grupa Stonewall. I po prostu osoby... To po mnie już przyjechali. Nie wiem, czy było słychać, ale... No, osoby po prostu... Zaraz! Mama. Mama, no już przyjechała. A to po ciebie może przyjechała? To jest trzeźwa, jest, nie, spokojnie. Trzeźwa jeszcze. Grupa Stonewall. Po prostu od 2015 roku jakby to się wszystko zmieniało. My nawiązujemy nie tylko jakby relacje między sobą, nie tylko jakby zmieniliśmy formę Marszu Równości i zrobiliśmy z tego festiwal, piknik. Ale ja to docisnę, nie. Właśnie, bo mówisz, że dobrze, Grupa Stonewall, ja to rozumiem. Jest stowarzyszenie, które działa mężnie i fajnie, ale w wielu innych stowarzyszeniach jest podobnie, że one działają, coś tam robią, a jednak ta rotacja ludzi jest dużo większa na przykład. W sensie, wiesz, ta wymiana na nowe osoby jest dużo częstsza niż u was. Dlaczego jest tak, że u was wysiedzicie tam nadal pod... O. Bo chcemy, bo sobie tak zrobiliśmy całe miasto, nie wiesz, no kurde, trudno nam jest odpowiedzieć i my nie znamy odpowiedzi na to pytanie, dlaczego no nam dobra, tak idzie. To, mamy jakby łatwiej jakoś tak nam to idzie dalej, wszystko. To dalej, bo nie było tak na początku, bo prezydent nie był taki przyjazny na początku, teraz macie trochę łatwiej. No tak. Ale to pójdę dalej, to dlaczego inne miasta nie robią tego co wy? Dlaczego nie kopiują po prostu na zwyczajnym świecie? Przecież nic złego by się nie stało w tym, gdyby teraz otworzyć, nie chcę kogoś tam wymieniać dosłownie, no ale powiedzmy przychodnie Tolerado, albo przychodnie Wolontariat Równości. Jeśli chodzi o biznesy, to ja myślę, że to jest takie poznańskie podejście generalnie do jakiejś takiego organizacji, przestrzeni, świata i w ogóle życia. No. I jakby no poznaniacy, oprócz tego, że ciągle jedzą ziemniaki, no to też są bardzo tacy gospodarczy, tacy wiesz, że okej, okay, jakby ktoś ma fajny pomysł na biznes, ktoś chce robić coś fajnego, chce coś otworzyć ciekawego, jakby okej, okay, ułatwmy to, zróbmy to, jakby nie ma z tym problemu. No dobrze, ale i mówię nie tylko o jakichś takich wiesz, przedsiębiorcach, ale też po prostu mieszkańcach i urzędnikach, nie? Ale przetarliście ścieżki, pokazaliście co można, jak można zrobić. Macie dwa lokale gastronomiczne, Lokum Stonewall, duże Lokum Stonewall. Macie hostel Stonewall, teraz macie przychodnie Stonewall. Ja wiem, są plany na inne rzeczy, ja wiem, ja wszystko wiem. Jestem na bieżąco i gadam często i zazwyczaj ludzie mówią, ale nie mów nikomu. Więc nikomu nie mówię, ale... no to dlaczego inni nie mogą tego skopiować? Po prostu najzwyczajniej się skopiuje, skoro to działa, a ewidentnie działa. No. Dlaczego nie inne organizacje w innych miastach tego nie robią? Trudno powiedzieć. Naprawdę, my czekamy. I ja dostaję ciągle jakieś pytania typu na przykład otwórzcie się w Pile, otwórzcie się w Bielsko-Białej. No to nie o to chodzi, wiemy. Dzisiaj odebrałam telefon w przychodni i dzwoni do mnie i mówi halo, przychodnia Stonewall? A ja mówię tak, widziałam wasz klip i jestem lekarzem zakaźnikiem i ja muszę u was pracować. A ja okej, okay, super, a ona także jak się otworzycie w Łodzi, to ja od razu u was pracuję. A ja no proszę, właśnie przychodnia, tam jest, co jest w Łodzi? Fabryka Równości? Tak. Przychodnia Fabryka Równości, dlaczego nie może działać? No mogłaby teoretycznie. Zaproś kogoś od nich i ich zapytaj. W sensie, my naprawdę nie mielibyśmy problemu, gdyby osoby kopiowały te rzeczy. Nie no, ja tak myślę, bo też przecież nie o to chodzi, nie byłaby to konkurencja de facto. Jesteście w innych wiesz, miastach, nie my nie mamy żadnego jakiegoś takiego, wiesz, dodatkowego, złotego, jakby, nie wiem, składnika X, który w ogóle nam to ułatwia i jesteśmy jak, ha, inne miasta tego nie mają, więc nigdy tego nie otworzą i jakby mamy monopol na to. Nie. Jakby my mamy dokładnie te same warunki prawne, ekonomiczne, organizacyjne, zasoby intelektualne, co wszystkie inne osoby aktywistyczne i tyle. Nie wiem, może nam się chce ryzykować, może mamy Arka Kruka. Bo ja ci powiem, Arek był zresztą gościem i perfekcyjnie zapraszany na drinka do znalezienia, jest ten odcinek w archiwum.
To już było dawno temu. Archiwum historyczne. Był, no, dobre kilka lat temu. Ze 3 Arek jeszcze był wtedy Twinkiem. To jest akurat prawda, dlatego właśnie był moim gościem. Teraz on gości Twinków. A, to wiem, no wiem. I know. Widziałam, że ma malinkę dzisiaj. No ma. Ma, tak to prawda. No wiem. Ja obserwuję na bieżąco. Jeśli chodzi o Twinki, to jest na bieżąco. Nawet w innych miastach. No właśnie, i to, bo trochę mnie to wkurwia, nie ukrywam, wiesz. Jakby ja oczywiście serce oddam Warszawie już dawno i jak widzę, jak tutaj umiera życie LGBT-owskie, bo umiera, nie ma co dyskutować. No. Oczywiście mam nadzieję, że La Pause, przepraszam, który się otworzy, będzie jakąś tam nową iskierką gdzieś tam, która zapłonie i trzymam mocno za to kciuki i na pewno będę też na otwarciu. No to jednak mnie wkurwia na przykład to właśnie, że nie, wiesz, że NGOsy nie wchodzą w takie rzeczy, no. No jakby ja też bardzo ubolewam, no w Warszawie w ogóle jakby... Są takie miejsca, że no nie chcę, jakby mi się tu nie chce przyjeżdżać, wiesz. Mi też. Jeżeli nie ma kongresu, albo nie zapraszają mnie osoby, Netflix. Albo nie ma parady, albo cokolwiek, no to tutaj nie mam problemu. Ja nie ukrywam, że też kiedy mogę, to spierdalam stąd na weekend, żeby nie marnować tu czasu, więc to mnie trochę denerwuje. No. Dobra, bo mamy mało czasu jeszcze. Grupa Stonewall, grupą Stonewall. A masz życie w ogóle poza grupą Stonewall? trochę nie. W sensie grupa Stonewall pochłania mnie zawodowo i prywatnie, dlatego że my też siebie lubimy, nie? To nie jest praca w korpo. My siebie lubimy i dlatego to wszystko się kręci. My lubimy ze sobą spędzać czas i ja po prostu chodzę od tego biznesu do biznesu. Wiesz, ja wychodzę z przychodni Stonewall, idę po kawę do małego lokum, po drodze zachodzę do dużego... Oczywiście. A teraz trochę mniejszą, bo nie jestem już w zarządzie. Ale no wciąż, cokolwiek. A jak ktoś barman nie pamięta, to wiesz, to kasujesz. No, no. Dobrze. No idę do małego, po drodze zachodzę do dużego, a później idę do hostelu i jakoś, wiesz, jakby my lubimy te miejsca. My zrobiliśmy je trochę dla siebie, egoistycznie, nie? Nie, one są bardzo fajne. Ja naprawdę małe lokum w ogóle uważam, że jest absolutnie genialnym miejscem. Super jest, no. Hostel jako taki, zarezerwowałem sobie ostatnio miejsca podczas Marszu Równości waszego w hostelu. Dzięki Su za zniżkę. Więc... Też mam zniżki. Ale tam mamy schody, ja wiem. Więc... A dlatego mam zniżkę, bo schody. No. Niech będzie. No dobra, to pogadajmy jeszcze o miłości. O jakiej? Twojej. Mojej. Czy jest jakaś? O moim kwiatuszku. No właśnie. O, jest. No jest, no ta, ja ta, która była i trwa. Ja wiem. Ostatnio rozmawiałyśmy o tym i życzyłaś mi miłości i powodzenia, no i się spełnia. Ja by, tak wróżka perfekcyjność jakby przewidziała. No ale to też jest, trochę zdradźmy coś, powiedzmy, to jest też z grupy Stonewall osoba? Około, tak. Ja poznałem jakby Marcina w piwnicy Teatru Polskiego, jak knuliśmy kampanię Arka Kluka do Rady Miasta. Okej, okay, czyli dawno temu. Bardzo dawno temu i to było jakieś takie moje pierwsze spotkanie i no ja przyszedłem na to spotkanie i wszyscy po prostu, oni myśleli, w tym Marcin, mój aktualny chłopak, że jestem po prostu kolejnym twinkiem Arka, który przed i się z nim rucha. I udaje, że w ogóle interesuje mnie coś, a okazało się, że nie. Never happened. Chociaż... Ja, a czy to, no nie ma. Ja wszystkie ja to sprawdzę. Ja nie ma, napiszę, nie, no, no, no. To później sprawdzę. Nie ma tyle czasu. Nie ma tyle czasu, tak? Są zdjęcia. Są nagrania. Sprawdźcie jego OnlyFans, to się przekonacie. Nie rób reklamy, go, mów dalej. No, więc, no i tam się poznaliśmy i mieliśmy takie, wiesz, że taką mieliśmy relację typu, że trochę się kolegowaliśmy, trochę się spotkaliśmy, trochę było zbliżeń, ale trochę nie. Ja byłam trochę taka wycofana, trochę byłam skromna. No i po prostu wszechświat chciał, żeby ten związek się zadział i po prostu około 2 lat temu zaczęliśmy się tak spotykać, mhm. A rok temu w maju jakby siedząc któregoś rana razem w wannie stwierdziliśmy, że Marcin, to zmierza tylko do związku, bądźmy po prostu w związku. I on powiedział ok. Monogamicznym związku. Monogamicznym, zamkniętym związku relacji romantycznej, tak. Do tego dodajmy właśnie, bo to może być nie typowe. Zamkniętym. W jednym z wywiadów, to już ostatnie moje pytanie dzisiaj, w jednym z ostatnich wywiadów powiedziałeś, że codziennie jak wstajesz rano, to myślisz o emigracji. No to już trochę się zdezaktualizowało. Teraz nie myślę o tym codziennie, ale tak raz w tygodniu. Raz w tygodniu. I albo jak jestem na wakacjach gdzieś, nie? To ja w ogóle jestem taką osobą, że jadę gdzieś na wakacje i ja tu muszę mieszkać, ja tu muszę się przeprowadzić, to jest życie, to jest mój azyl, ja dostaję całe 2 tygodnie. Ja jednej rzeczy, której nie rozumiem, bo na przykład jak ja jadę gdzieś, na przykład mam dobre wino, to mówię, Boże, muszę tu mieszkać, tu jest dobre wino, a ty... No... Nie, a ja mówię po prostu, fajna atmosfera. Ale to jest alkohol, którego nie ma w Polsce. Ale cały czas jakby marzę, żeby mieszkać w Kopenhadze. To jest drugi Poznań, tylko mówią tam, jakby mieli cały czas penis w ustach, nie? Piękne miasto, piękne jakby się nie.
Piękna miasto, piękna niunia. Tak się mówi. Słuchajcie, musimy kończyć. Łukasz Jurewicz, aktywistka i działacz, ale też osoba koordynująca działanie przychodni Stonu Rozpoznania, był dzisiaj moją gościnią. Dziękuję ci bardzo za wizytę u mnie dzisiaj. Bardzo dziękuję. Godzinka minęła szybko, nawet już ponad godzinka, bo patrzę, że mi zegarek nie popędzają. Jezu. Wiem, tak zawsze. Ja, słuchajcie, się z wami żegnam. Po pierwsze, chcę podziękować moim patronom, patronkom oczywiście, którzy na Patronite mnie wspierają. Policzyłam dzisiaj coś niesamowitego. Zrobiłam to w końcu. Policzyłam, że od samego początku, jak mam Patronite, wsparliście mnie już kwotą ponad 20 tysięcy złotych. Więc to jest bardzo dużo pieniędzy, które udało mi się dzięki temu zrobić bardzo wiele fajnych rzeczy. Zresztą oni wszyscy o tym wiedzą, one wszystkie o tym wiedzą, ponieważ informuję o tym na bieżąco. To jest właśnie liczba osób, lista osób, które teraz mnie wspierają. Pamiętajcie, patronite.pl, możecie też dołączyć do tego grona / jej perfekcyjność. Będzie fajnie, jeżeli to zrobicie. Ja oczywiście raz jeszcze was zapraszam serdecznie na otwarcie partnera dzisiejszego programu, czyli Lapous, klubu Lapous, 13-15 maja. Dołączcie do nas, bądźcie z nami. Zresztą w udziałki z Lapous będą pojawiać się w najbliższych programach. To mogę już teraz zapowiedzieć i obiecać, więc tym bardziej oglądajcie nas dalej. Za tydzień jest 3 maja, więc nas nie ma, no bo czy trzeci, dobrze mówię? Trzeci. Trzeci. Więc mamy wolne, więc proszę się odpierdolić. Widzimy się 10 maja w programie Jej Perfekcyjnie Zapraszana Drinka. Ode mnie wszystko. Ty coś chcesz powiedzieć? Ja zapraszam na Marsz Równości w Poznaniu 2 lipca i na Poznań Pride Week. Będą gwiazdy i to duże, zagraniczne i polskie, ja różne. Ja specjalnie przez to organizuję sobie przejazd później do Białej samochodem za 400 zł. Później ci wszystko powiem. Dziękuję wam bardzo, widzimy się za 2 tygodnie. To był program Jej Perfekcyjność. Zapraszam na drinka.